Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnej części odcinków Vademecum poświęconych karmieniu, karmom. Skupimy się dzisiaj na karmach lotowych. O tych karmach lotowych, podobnie jak o karmach rozpłodowych, które przed chwilą omawialiśmy, będzie nam mówił kolega Andrzej. Proszę bardzo. Aż do znudzenia. Witam Was ponownie, koledzy. Więc tak, karmę robimy na lotę, taką najwyższą półkę w zasadzie. Mamy wszystkie? Tak, 5 sztuk tu mamy. Oprócz czegoś nie mamy. Diety chyba, dobra. Super dieta. Ale to tylko powiedzmy tak ogólnie powiem, do czego one służą. Dla przypomnienia, powiedzmy, jedyna wdowce, karma, bomba wdowce bomba, ona się nadaje na środek tygodnia. I tu powiedzmy, wdowce możemy dawać powiedzmy od wtorku, ja sobie tak zapisałem, może żeby nie chciałbym się pomylić, ale wdowce bombę możemy podawać, mówimy o lotach takich, gdzie koszujemy gołębie w sobotę, a lot jest w niedzielę. Wtedy, kiedy są długie loty, wiadomo, ten dzień wcześniej jest koszowanie, powiedzmy w piątek i loty w niedzielę, albo w czwartek i lot w sobotę. To po prostu wtedy wszystko, ten cały program przesuwamy do tyłu. Zacząłem o wdowcach bombie, to dokończymy. Więc wdowce bomba jest to karma taka wysokobiałkowa. Wysokobiałkowa, ponieważ... Czy ona, przepraszam, że przerwa... Gołębie, które... Zbliżona do tej karmy rozpłodowej, bo tam też chodziło o dużo uładzią białka, tak? Na wzrost, powiedzmy, gołębi w karmach rozpłodowych dajemy więcej białka, więcej roślin strączkowych. Grochy, groszki, soczewice, mongo i tak dalej. Natomiast u gołębi lotowych generalnie stosujemy w większości przypadków węglowodany. Węglowodany, które są przerabiane na cukry proste. Cukry proste wchłaniają się przez wątrobę do krwi i z tego powstaje energia, siła gołębia. Ale w tej karmie mówisz, wdowce bomba jest duży udział węglowodany. Jest duży udział. Białka, przepraszam. To są tak dość konkretnie połączone węglowodany z białkiem i z energią. Więc proszę kolegów, popatrzmy, tu jak białko stosujemy w tym, no to stosujemy te ptasie groszki. Nie? Tu nie ma żadnych grochów białych, żółtych, zielonych, grubych. Tak jak w karmach rozpłodowych, zwykłych. Stosujemy jako białko też mungo, soczewica. Jest to jedno z najlepszych białek. Wyka. To nie jest czarna wyka, to jest taka kawa z mlekiem. To ciągniemy 2000 ponad kilometrów aż od ruskich. Tam, ale z południa Europy, wschód. Więc to jest bardzo fajne białko, ale tylko dajemy kilka posiłków z tej karmy, ponieważ gołębie, które lotujemy w sezonie lotowym, one jak tracą masę ciała, to mamy teraz masę różnych innych rzeczy, które podajemy, żeby przywrócić je do formy. One muszą odbudować wagę, odbudować mięśnie, chyba że przylecą jak szkielety, ale to o tym później będziemy mówili, w jaki sposób odbudować, powiedzmy, tkankę mięśniową u takich ptaków, które są zniszczone poprzez lot. Bo musimy o jednym pamiętać, że gołąb w lotach, najpierw my go zaopatrujemy poprzez karmę, poprzez różnego rodzaju dodatki energetyczne i on to magazynuje w mięśniach, w wątrobie. To jest jego zbiornik paliwowy. Wysoka forma, że on mniej energii zużywa na powiedzmy odbycie przelotu od jednej miejscowości do drugiej, aniżeli gołąb, który jest bez formy. I tu musimy bardzo zwracać na te rzeczy uwagę. Ziarna muszą być tak dobrane, dopasowane, żeby po prostu no, spełniły wymogi tego naszego sportowego stworzenia. No i co tu więcej mówić? No, jak dodajemy kukurydzy, to tylko platy. Widzimy te różowe platy, żółte. Tutaj tak jak widzimy, na pierwszy rzut oka od razu ta karma wdowce bomba, tak jak kolega Andrzej wspomniał, że ona ma ten groch chociażby, to tak jak wspomniał, że te odmiany grochu są całkowicie inne niż w tej tutaj karmie, którą tutaj mieliśmy wcześniej pokazaną karmę rozpłodową. Tutaj na niej mamy akurat podaną lecytynę, dlatego proszę nie zdziwić się, jak tak wygląda, będziemy rozmieszywać to później, ale popatrzmy. Dużo firmy stosujemy podobne nazwy, nie? Na przykład RL, RL Extra, to wszystkie firmy, tylko że musimy patrzeć nie na nazwę, tylko to co jest w worku.
bo się okaże, że RL z jednej firmy będzie kosztowała 50 zł, a z drugiej będzie kosztowała 28, nie? I każdy mówi, o kurde, jaka różnica ceny. No tak, ale musimy zobaczyć, co tam w środku jest. No. Bardzo ważna sprawa. Czy to są nasiona, powiedzmy, z Polski, grube, niewykształcone, pomarszczone, czy to wysokie klasy, powiedzmy, z południa Europy, nie? Nasionka są. Tu ja bym tak wam, panowie, może powiemy tak mniej więcej o podawaniu karmy w każdym dniu, na przykład po locie. Gołębie przylecą, co musimy im podać? Podajemy im szczyptę karmy dietetycznej. Są to węglowodany, z trochę siemia, rzepak, rzepik, tylko 2%, padryż, kardi, proso, ryżnagi, dary San Donato i 12% jęczmienia. I to jest bardzo lekkostrawne. Jest tu większość węglowodanów i hamulec, to jest jęczmień, którego nie wolno generalnie podawać w karmach lotowych, a oprócz samic, wdów, do tego dojdziemy. I tą dietę lekkostrawną podajemy jednorazowo. Później, wieczorem już, patrzymy, jak był lot, powiedzmy taki, no, średnio lekki, średnio trudny, leciały z wiatrem, pod wiatrem, musimy rzeczy brać pod uwagę. I wtedy wiadomo, że one troszeczkę masę zgubią. Na pierwszych lotach gołębie źle wytrenowane. Dobrze wytrenowany gołąb to jest taki, który przynajmniej dwa razy był wywożony z miejsca pierwszego konkursu. To jest dopiero po 15-20 razie od 1 kwietnia, a nawet w marcu, jak już się wywozi, trenuje gołębie. Już od wtedy trzeba trenować. Jeśli damy go tylko raz, drugi przed lotem i to jeszcze do kabiny, tydzień przed lotami, koniec. To jest taki ptak nieprzygotowany do lotów i wtedy nie wiadomo, co mu podać, bo on co lot, co będzie coraz gorzej leciał nam, bo jest po prostu nawarstwienie z kolei zmęczenia, nawarstwienie spalin w mięśniach i dupa. Ten gołąb prędzej czy później zginie. No dobra. Mówiliśmy o tym dniu, jak przyleciał. I co dajemy mu? Wieczorem już tą dietę, ale gdzie my mamy ten dzień przylotu? Ale wieczorem, koledzy, wieczorem do karmy dajemy, dobrze jest podać zontę. Dlatego, że tam jest trochę białka. A białko to jest to z najwyższej półki. Tam jest 4% powiedzmy soczewicy, tam 4% białej wyczki. Tam jest jeszcze, żebym tutaj głupot nie nagadał, to przeczytam wam z kartki. To jest ptasi groszek zielony jeszcze i biały. Wszystkie białko bardzo łatwo przyswajalne. Ale mamy jeszcze białko w proszku. Białko właśnie połączone tu w probioku jedynce. Czyli musimy też dawać te do karmy też to białko, czy właśnie z probioku. Trochę. Siarę jeszcze też jakąś, czy nie? No szukam tej, gdzie jest ta tłuszczowa. Tu jest. O, turbo. To jest tłuszcz. Siara turbo naloty. Tłuszcz. Tłuszcz to jest energia. I wiadomo, że teraz jak podamy tą siarę i tłuszcz jako tako zostanie zużyty maksymalnie z ziaren, ze słonecznika, z siemia, z tych innych różnych tam, z orzeszków, z rzepiku, z kanaru, 26% maksymalnie. I dlatego w probioku jest lecytyna, karnityna, która powoduje to, że ten tłuszcz zostanie przetworzony na energię ponad 90%. To jest 3 razy tyle. I dzisiaj przy tych wymogach, bo to teraz to nie są loty, to są wyścigi, musicie sobie zdawać sprawę, jeden przez drugiego kupuje lepsze karmę, produkty, najlepsze gołębie, setki, dziesiątki tysięcy na gołębniki, w tej chwili to są już wyścigi. Jeszcze trochę zaczną koledzy grać na pieniądze i to już będzie hazard niesamowity. Ach, ważne, że liczy się tutaj zabawa. I te, uważam, rzeczy podajemy w zonta wieczorem. I możemy już super dietę, super dieta, jest to wysoko, jakby tu powiedzieć, energetyczna karma też i zarazem węglowodany. Węglowodany, białko mamy w zoncie, tak, tak. Tak wygląda. Nie będziemy się
rozwodzić dokładnie i tak dalej, ale w superdiecie to w zasadzie ją możemy podać przed lotem z omegą plus i to w zasadzie te dwa dni przed sadzeniem ja wam każdy dzień po kolei, nie będę tak, żeby bałaganów narobimy. Powiedzieliśmy o dniu przylotu. Powiedzmy poniedziałek, dzień po locie. Co my podajemy w poniedziałek? Zonta, omega, ultra, super dieta. Cztery karmy. To są te tutaj właśnie. Zonta, omega, super dieta, ultra wdowcy. Tak? Wszystko jest tutaj. Tak. Halo. W jakich proporcjach podajemy to? Są hodowcy, którzy mówią, potrzebna jest energia, bo one przyszły tak spompowane, że energia ultra wdowcy. Tu mamy słonecznika 10-12%, konopi 11%. Znaczy się pisze chyba 10 albo 11, a jest 14%. Troszeczkę więcej zawsze dodajemy, aniżeli piszemy na naklejkach. Te takie tańsze rzeczy to piszemy, że jest mniej. I to tak dla zmylenia przeciwnika. I to jest taka karma wysokoenergetyczna. Musimy pamiętać, że konopie to działa jak testosteron, konopie i kanar. I tu te składniki są. I w superdiecie, i trochę w ultrawdowcach. Teraz mieszają to w równych proporcjach. Ja znam takich, że on weźmie wdowcę bombę, to wszystko skotuje i zaraz po locie podaje. Nie można. Nie można białka ciężkostrawnego podawać od razu, kiedy układ trawienny też jest nadwyrężony. I w ten poniedziałek te cztery karmy. I też, teraz jak zgubiły tą wagę gołębie, to podajemy trochę probiotyku na drugi dzień. To musimy o tym pamiętać, nie? Bo inaczej byśmy podali karmę białkową wdowce bomba. Po co? Jeszcze ten organizm nie jest przystosowany po tym wielkim wysiłku do przyjęcia takich tam strączkowych, pomimo że to są jedne z lepszych strączkowych. Probiok i czyste białko to jest siara na rozród. Powinniśmy pisać, że to jest białko, a nie siara rozród. Ale trzeba przeczytać dokładnie skład i tam pisze, co to jest. I też możemy wspomóc. Ale probiok w tej chwili stał się rewelacją, bo też bardzo mocno go na zachodzie stosują. Nie tylko w rozrodzie, ale też się okazuje właśnie po locie. Dobra, wtorek. Wtorek w zasadzie jest to niedziela przyleciały, powiedzmy jak łatwy lot to do południa, poniedziałek i wtorek. Wtorek w zasadzie dajemy zonta, omega, ultra, super dieta. Zobaczcie, węglowodany z powerem. Energia plus węglowodany. Energia, energia, energia. Jak białko, to mamy soczewicę, to mamy biały groszek, to mamy zielony groszek i mungo. Wszystko to, co najlepsze. Środa. Proporcje musicie czytać, jakie stosować te karmy, jakie na dany dzień. Musicie czytać składy. Będziemy widzieli, że potrzeba więcej energii ultrawdowce. Mniej energii, więcej białka zonta. Zonta ma przepiękne białko. Super dieta, no to jest energia, tak samo i węglowodany. Musicie się odróżnić, odróżniać. Węglowodany od białka i energię z tłuszczu. Te trzy sprawy to są podstawowe w karmieniu zwierząt. Duży wysiłek, węglowodany. Strata wagi, białko. Białko w postaci ziaren strączkowych i białko w postaci sproszkowanej. Jest to probiok i siara na rozród. Przechodzimy do środy. W środę już stosujemy wdowcę bomba. Tylko zobaczcie. Tą karmę na przykład, a tą. Widzicie różnicę, ale to jest karma, o której właśnie chciałem zapytać. To jest całkowicie nowy, od kilku lat dopiero masz w swojej ofercie. Tak. To jest taka specjalna... Dojdziemy za chwilę, dobra? I teraz nie możemy dać tej samej karmy. Dlatego, że od razu jest za duże obciążenie układu pokarmowego, bo to jest sportowiec. Jeśli my tylko pijemy piwo i tak dalej, to czy kotleta zjemy, czy tam co innego, czy coś lekko strawiące, to nam tam nie przeszkadza. Ale gołąb po takim wysiłku, nie. 30%. To wszystko od ciebie, hodowco, zależy, ile tego dasz. Będziesz widział po gołębiach. Ale nie więcej jak 30% w środę rano, tak? Dowce bomba, plus zonta i omega.
I te resztę 70% to tak mniej więcej możesz podzielić tam pół na pół. Czwartek tak samo. Wdowce bomba zwiększamy do 50%. Ultra wdowce i omega plus po połowę, ale to rano. Wieczorem 100% wdowce bomba. Mówimy o czwartku. Piątek. No, piątek to tak jest ten dzień przed koszowaniem. I to w zasadzie dajemy karmę jednorodną. Omega z ultra. Omega plus z ultra wdowcami. One na pierwszy rzut oka są podobne do siebie, bardzo widzę. No tak, ale przeczytacie naklejkę, zobaczycie do środka, jest kolosalna różnica. To wszystkie te ziarna, one podobnie wyglądają, nie? Szczególnie karmę na rozrost. A później jest bardzo duża różnica właśnie w składzie, nie? I tu dajemy omega plus z ultra wdowcami pół na pół. Sobota, dzień koszowania, wyższa szkoła jazdy. To są loty przeważnie takie jednodniowe, to tam do 300, do 400 km. 500 też chyba, ale to już, bo jedne loty będziemy kłaść w sobotę już rano. I powiedzmy tu, jeśli po południu kładziemy gołębie na krótki lot, rano jeszcze karmienie normalne, ale rano dajemy super dietę, tylko plus. Musisz sobie zmieszać w różnych proporcjach. Płatki owsiane, komuś idzie je nauczyć głębiej jeść, nie? Owies łuskany i ryż biały. Najwyższej klasy spożywczy ryż. Te trzy rzeczy zapamiętajcie. Ryż, owies, słonecznik łuskany. Owies i słonecznik łuskany to jest energia z tłuszczu, a ryż są to węglowodany, są to cukry proste. Też power. Na tym zasadzie będzie gołąb leciał ci do 300-400 km z wiatrem i 500 zrobi, nie? Na samej takiej energii. Niech sobie podzwoni. To jest bardzo ważna sprawa. Super dieta rano, plus zjedzą to i wtedy tak, słonecznik łuskany, ryż i owies. To w sobotę? W sobotę rano wcześniej. Wtedy, kiedy jest koszowanie? Tak. Koszowanie wiadomo, że na krótkie loty odbywa się po południu. I musimy o jednym pamiętać. 4-6 godzin przed koszowaniem, przed chwytaniem gołębi do kosza, dajemy im jeszcze raz owies, płatki owsiane, słonecznik łuskany i ryż. Nic więcej. To ja nie chciałbym się więcej rozwodzić o karmach, ale chciałbym wam zademonstrować, powiedzmy, jak w środę, bo środa na tych krótkich lotach to raz w tygodniu podajemy lecytynę, karnitynę. Na 500 podajemy dwa razy w tygodniu. Grubo powyżej 500, trzy razy lecytyna, karnityna. I to jest tak dobrze, bo akurat tu już jedną karmę rozmieszaliśmy. Teraz kolega już rękawiczki weźmie, bo co się wiąże z lecytyną, to ona jest ta akurat, którą ma w ofercie swoją, ona jest taka bardzo gęsta. Tu ją widać już wylano na karmę, ale kolega chyba za chwilę jeszcze raz pokaże, jak wylatuje ona, że tak powiem, z opakowania. No. Klejąca jest bardzo, więc gęsta. To takie musi być trochę chirurgiczne podejście do sprawy, ale jak ona jest troszeczkę ciepła, a nie popsuje się, gwarantuje, nie? To teraz ona jest cholernie zimna, to taki kleks wyleci, nie? A tu chodzi o to, że doprowadzimy, że ona będzie leciała taką cienką stróżką. Teraz już nie wyleci, tylko będzie kleks leciał. Teraz popatrzcie, jak to będzie. Jeszcze ona musi chwilkę. I teraz taki pieron wyleci, ale później smarujemy. Ciach, 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 ciach. Stop, orkiestra. Ona się nam... Szwagra leją i teraz patrzymy, co robimy. Patrzcie. Tą lecytynę musimy ładnie... A łyżeczką też może tą łyżką? A gdzie tam? Ręką to raz. Łyżką później. Rękawice, bo nie umyjesz tam ręki potem. Tylko, że jak paskudne jest do, powiedzmy, zmieszania, tak to jest efektywny produkt. To właśnie przetwarza ta lecytyna, bo to jest lecytyna, karnityna, przetwarza tłuszcz na energię. Zapamiętaj to, chłopie, na całe życie. Proszę bardzo, bo ty dodawałeś teraz tą lecytynę, pokażmy ją, tą. Tak. Tutaj mówisz też, mamy jeszcze tutaj i lecytynę, teraz, karnitynę, glukozę w innym opakowaniu. Tak, no najpierw to rozmieszałem, tak? Mhm. I teraz zdejmujemy rękawiczkę, tak?
To są chirurgiczne rękawiczki, jakieś tam, nie wiem czy to. Kuro można dać do obdziobania, no. Resztę karmy. I teraz raz w tygodniu dajemy, robimy coś takiego, że dajemy ten produkt. Ostatnio się siłowaliśmy z probiotykiem, teraz widzimy, będziemy się siłować z kurczybyk. No. Nie? Już kolega otworzył. O. No muszą być tak zamknięte, raz, żeby nikt nie podważył tego i nie nasypał tu do środka jakiś tam paskud. To nie? Jest proszek, widzimy. To jest proszek, to jest lecytyna, karnityna w proszku, nie? Bardzo smaczne. Dobrze jest popróbować te wszystkie produkty. Nie radzę katozalu. Nie radzę. Jak już, to tak jak pisze tam, łyżeczkę na pół litra wody i wtedy popijać, bo tak to sraczki się dostanie takie, że aż to jest koncentrat. I teraz panowie, miałem tu gdzieś łyżkę. Tam jest już, podajemy, o tu widzę, proszę bardzo. Nie. A, taką malutką. Tak, i tu mamy 2 kg karmy. Tak. I tej lecytyny dajemy łyżeczkę na kilogram. I ktoś powie... W opakowaniu, przepraszam, tej nie ma, ta łyżeczki była w tobie. Nie ma, patrzcie. I teraz mieszam. Bach, 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 bach. Jeszcze się nie zmieszało. I patrzcie, tak musimy to zsunąć trochę na brzeg i jedziemy. I musimy spojrzeć, czy na dnie została tam lecytynka w proszku. Nie. To jak chce się jeszcze coś przykleić, to jest taki dzień może, że musimy trochę drożdży dodać, nie? To nie będziemy się certolić, tylko weźmiemy, powiedzmy, puszkę drożdży, lekko... Ach, cholera! Mamy problem do tworzenia tych opakowań. To jest zimno, jest tutaj, tak. Też jest mi to wiąże. I drożdżyki, ale ciutek już sypiemy, nie? Wszystko tak na wyczucie, tak jak podobnie kolega... Tak, pokazywałem wam łyżką, jak się sypie, ale jak dojdziecie do wprawy... I nie łyżką od razu, tylko... Tak, że o... To się odtacza i jedziemy łyżką. I każdy produkt teraz, nawet na loty, potrzebujemy, no, stosujemy na koniec tygodnia. Możemy polać, powiedzmy, czwartek wieczór, piątek rano wieczór. To super też kleje, energia z ATP. Na karmę, tak jak polewaliśmy, no tam lecytyny, nie? Możemy polać w środku, koniec tygodnia, witaminę B. Tu mamy. Na długie loty. Tak. Przychodzą loty powyżej 600 km, to B są śladowe ilości, ale generalnie to jest cały zestaw mikro, makro elementów. I na długie loty zmniejszamy troszeczkę energię podawaną tu w płynie lub w proszku, a w proszku na przykład ten probiot dwójka, tak, troszeczkę zmniejszamy dawkę, a dodajemy B. Dwa razy, dzień przed koszowaniem, 2 dni przed koszowaniem, chyba że mamy transport trwa 2 dni. Ładujemy gołębie w czwartek wieczorem, i jadą w piątek, w sobotę są puszczane. Do końca dajemy karmę lotową. Ultra w dowce, tam gdzie jest power i omega plus. I omega plus właśnie, jak już mówimy, popatrzmy, bo to jest karma, która ona ma całkowicie inny worek. Ten worek jest szary, taki my już go parę razy pokazywaliśmy, bo między innymi w sklepie u kolegi Pawła Sławka w głębi odrzutową miał, akurat widzieliśmy, ale właśnie to jest ta karma, tam w tym bańce szklanej była. Tutaj są te karmy takie w workach granatowych, nie mamy tylko tych w workach biało-czerwonych, tych standardowych. Tutaj kolega nam właśnie... Tam są. Tak, pokazał. Ale to później. Zobaczymy później. Dobra, to wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Proszę kolegów, skąd to się wzięła karma omega? Karma omega. Karma omega to jest ta plus, to jest karma, kolega Irek Łepuch przesłał mi składy karmy, gdzie na zachodzie mistrzowie, nie wszyscy, ale przeszli na system dwufazowy, w co ja nie wierzę. Bo podanie oddzielne
powiedzmy, drobnych nasion czy, to też musimy zaliczyć, że to jest jakaś faza. Że podajemy na przykład owies, płatki owsiane, podajemy słonecznik uskany, owies, to jest jedno z faz też. To nie jest to. Chyba, że mieszamy to z karmą. Latają na tych dwóch fazach. Ja sobie nie wyobrażam w naszych warunkach. I tak. Zrobiliśmy wdowce bomba, brakowało tu. Podobna była ta faza, jedna, ta środek tygodnia do tej, że brakowało 6% chyba groszku i wyczki. I dodaliśmy te 6% i stworzyliśmy tą karmę Omega Plus. Ale jak na warunki polskie, teraz już zapomniałem, ile tu jest. Można latać na tych dwóch fazach. Ale musimy pamiętać o tych dodatkach, jak słonecznik uskany, owies i ryż. To jest Omega Plus. No. 23% kardii mamy. 23% kardii mamy, tak? 12%. Mamy pady ryżu 12%, tak? Łuskany ryż 11%. I my żeśmy na przykład, gdzie tutaj jest słonecznik łuskany, 10%. Było 2% w ich karmie. W związku z tym, że w dniu ładowania nie dajemy tej karmy, bo tam jest kardi wspaniały, ale tam jest ta gruba łuska. Tak samo słonecznika, pamiętajcie, tylko łuskany, żeby nie była ta łuska, bo za dużo go energii zużyje na starcie tej łuski, na przetrawienie tego. No a to w sumie co to jest? Niepotrzebne. No także ta karma jest bardzo dobra, ale nie w dniu sadzenia. I my żeśmy to bardziej na warunki polskie zrobili. Dodaliśmy 8% słonecznika łuskanego i ktoś mi powiedział, tak, ale to jest dwa razy takie drogie jak ten, jak co pady ryż i co my zdjęliśmy jeszcze tam, ryż taki. I ja mówię, no tak, ale tu chodzi nie to o cenę, bo ceny nie zmieniliśmy, po prostu ta karma nam nie bardzo się opłaci, ale jest super. I tu uważam, że ta zmiana będzie na plus. To jest przekonsultowane z hodowcami takimi, co latają na bardzo wysokim poziomie. Czy zostawiamy na przykład pady ryż, czy dodajemy, który jest węglowodanem, czy dodajemy tłuszcz, który działa powyżej 500 km. Musimy pamiętać, że na długie loty dodajemy słonecznika łuskanego, orzeszków dodajemy, możemy troszeczkę kanaru, ale spokojnie, bo to jest taki dość taki, to jest komponent taki, który powoduje u kanarków śpiew, a u samca wiadomo co, nie? On się grzeje, kurwa, jak widzi kobiety jeszcze w drugim koszu, nie? No, tak jak faceci. Czyli to, jeżeli możemy, już tak pomału będziemy kończyć o karmieniu i w takim ABC krótkim, w trzech częściach niejako przybliżyliśmy kolegom o stosowaniu karm rozpłodowych, rozpłodowo-lotowych, karm lotowych. Tutaj też kolega właśnie wspomniał o tej nowej karmie. Nowej tutaj, co teraz tak prezentujemy, dokładniej karmie Omega Plus. Plus. I ona ma nawet worek inny. Widzimy te karmy standardowo. Ona też jest w worku 20-kilowym? 20 tak, kilo? Tak. 20 kilo. Podobnie jak te karmy w granatowych workach. I to teraz... tak, powiem wam koledzy, to wszystko te karmy są opracowywane we współpracy z porządnymi hodowcami, ale też patrzymy, co Zachód robi. Ale musimy je wtedy troszeczkę przeinaczyć tu na nasze... Do polskich warunków. Na przykład Zonta. Co to jest Zonta? Zonta to taki mój serdeczny kolega, Zygmunt Szymański, z Wybrzeża, z Redy. Zdobył mistrza Polski. Zyga, no tam powiedzmy, co ty tam stosowałeś? Czy przy zegarze majstrowałeś się ze zegarmistrzem, czy prawdziwym mistrzem? No mówię, ja jestem prawdziwym mistrzem. No to co tam podawałeś? A to takie te dodatki, pokazał mi wszystko. A kurczę, no rzeczywiście. Facet, który ma naprawdę pojęcie o hodowli, o żywieniu. No i tak rozmawiamy, te karmy, tak, co to jest za karma? A to wiesz, komponenty mi włożą stąd, kurde, co za problem, nie? A czemu Zonta? I ja się nie wiedzieli, ja te składy przeszukiwałem, różne ten, wiecie co to było? Karma Zont jest. I on powstał nazwę, nie? A on zrobił Zonta. Polską nazwę Zonta, ale nie wiedział, że to jest firmy właśnie tego Zontiesa. Zont jest produkowany przez... A, dobra, mieszasty. To jest mieszanka według po prostu tego hodowcy. Tak. I to jest od Zygusia Szymańskiego skład.
Wdowce Bomba, no, to jest połączenie Verselagi z Van Robaisem, podglądanie, sprawdzanie, też białka, zmiana, powiedzmy, białka, zawsze na lepsze, a nie na gorsze. Tak. I tak powstają właśnie nazwy tych karm. Widzimy, jest ich w ofercie u kolegi Andrzeja bardzo dużo. O tych karmach możemy na stronie internetowej szczegółowych składów się poinstruować, zobaczyć dokładnie. A tutaj mieliśmy pokazanie, jak te karmy stosować w trakcie sezonu lotowego, w trakcie sezonu, kiedy mamy rozród. No i jakie komponenty dodatkowe do niej, czyli te probioki, energię na loty różnego rodzaju, multivitaminę, czosnek, karnitynę, drożdże, no i te wszystkie inne suplementy diety, które mamy bardzo szeroką ofertę i zarówno w firmie Prima, jak też również z innych firm. Także na razie chyba będziemy dziękować koledze Andrzejowi, a jeżeli będziemy... Życzę sukcesów. Pytania w trakcie sezonu na pewno... Nie musicie naszych karm stosować. Uważam, że karmy naszych polskich firm są równie dobrze, aczkolwiek my zawsze staramy się wprowadzać takie komponenty, których powiedzmy brakuje. Ale wiedza, którą koledzy tutaj na podstawie tego, mam nadzieję, ABC krótkiego o karmach i karmieniu pozyskają, na pewno będzie skutkowała lepszymi wynikami lotowymi podczas sezonu. I znowu ogramy wszystkich na olimpiadzie. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Powodzenia, cześć. Wprawdzie przed chwilą się pożegnaliśmy, ale tutaj, kiedy już odkładaliśmy te wszystkie substancje, które używaliśmy do pokazu, kolega Andrzej przypomniał sobie o bardzo ważnej sprawie, mianowicie o elektrolicie. I teraz tylko już kończąc, żeby kolegów nie zanudzić już. Proszę kolego, ja przepraszam, zapomniałem dożyć tych lat, co ja i pamiętać. Proszę kolego, stosujemy przed pierwszym lotem, jeśli gołębie dobrze wytrenowane są, jeśli leciały 15 do 20 razy już, tak, to tylko po takim wysiłku jest potrzebny im tylko elektrolit przed pierwszym lotem. Bo jak podacie im według różnych firm te wszystkie specyfiki, spierdolicie konkurs. One przylecą w konkursie, ale gdzieś tam z tyłu. Ten zwykły elektrolit może być zwykły bez ATP, ale z ATP uważam, że jak podacie im czwartek wieczór, piątek wieczór i w dniu koszowania, to w zupełności wystarczy. Mówię o wytrenowanym. I teraz właśnie dlaczego jedynie możemy tu kolegę tłumaczyć tym, że elektrolit podajemy do wody, a my tu się skupiliśmy do wody na karmie podajemy. I to nas po prostu, że tak powiem, zmyliło troszeczkę, że nie użyliśmy. Ale, przepraszam bardzo, ten elektrolit był na bazie tego robiony. Podobne składy, tylko bardziej, to jest super. Jeden z lepszych elektrolitów. Mój na tej bazie zrobiony i nie jest gorszy. Jest tańszy na pewno, ale tu jest troszeczkę wyeksponowany bardziej sód i potas, także szybciej powinny spaliny z mięśni być, mięśnie powinny być szybciej czyszczone. To tyle mamy na dzisiaj, a później nakręcimy film, co, jak i produkt podać po pierwszym locie już. My dobra? To kiedyś już pokazywaliśmy ogólnie i to były programy różnych hodowców, ale parę takich szczegółów. Pokażemy dokładnie właśnie, jak to tutaj kolega Andrzej zaleca stosować. Także dziękujemy i już teraz się żegnamy. Do zobaczenia. Dobrego, cześć. I życzymy tych pierwszych udanych już lotów. Do zobaczenia. Dobry lot.